Natomiast chciałem wam też przypomnieć, że żyjemy w igrzyskach śmierci. Całe nasze życie, nas, proletariatu, to są wielkie igrzyska śmierci. Chciałem... Nie. Squid Game zabija za mało ludzi. Nie. Mam teraz bardzo pozytywną historię. Mam dla was bardzo pozytywną historię. Kobieta zgubiła pod paczkomatem. Zgubiła pod paczkomatem swój portfel. I Gruzin, który jest jakby kurierem impostu, znalazł leżący tego, jakby ogarnął temat, żeby znaleźć babeczkę, która ten portfel zgubiła. Portfel tego samego dnia jeszcze trafił do niej z powrotem, nie? Nietknięty, nieruszony, wszystko w najlepszym porządku. Wszystko super. No i wyobraźcie sobie, że jakby ta babeczka była zajebiście wdzięczna, trudno się jej dziwić, i napisała post, w którym wykazuje tą wdzięczność, w którym komunikuje, że ona jest bardzo super. I ja wam przeczytam treść tego posta, tak jak ona jest napisana na Facebooku. Uwaga. Kurierzy przed świętami nie mają łatwo, a jednak kurier InPost zadał sobie trud odnalezienia pani, co z multiskrytki odebrała paczki i zgibającą się piramidką prędziutko pobiegła dalej. Po drodze gubiąc portfel, ma się rozumieć. Już chciał go podnieść jeden z pijaczków spod sklepu, ale pan Wardan był szybszy. Podniósł, zadzwonił do biura i po godzinie oglądania monitoringu odnaleźli mnie, pytając, czy czegoś nie straciłam. Wardan to oryginalne imię, bo pan pochodzi z Armenii. Przepraszam, powiedziałem Gruzji, przez mój błąd. Jest kurierem w Polsce już od 11 lat. Pamiętajcie, niezależnym biznesmenem na B2B, pracującym jak przykazał pan Rafał Brzoska. Niezależny biznesmen. I okazuje się, że portfeli w tym kraju uratował już wiele. I wiecie, mam problem. Mam numer tego kuriera i chciałem zgłosić do centrali, że mają takiego bohatera, ale proces komunikacji z InPostem jest tak zautomatyzowany, że nijak nie wiem, jak na szybko go obejść. Pomyślałem więc, że napiszę w socjalach, to może wy zareagujecie i oni zareagują jakiś medal dadzą, oby złoty. This one's for you, Wardan. I do tego jest zdjęcie portfela, nie? No i super, super, świetnie, świetnie, naprawdę tego. No i post jest na Facebooku, post ma 450 lajeczków. Ale post ukazał się także na gdzieś indziej, w dokładnie tej samej formie. To gdzieś indziej to jest taki mały serwis, wiecie, Facebook, miliardy użytkowników. Ten serwis, miliony użytkowników. Co znaczy, że w Polsce też jest ich mniej. Ten serwis, o którym mówię, to jest LinkedIn. I na tymże LinkedInie jest jeszcze Edit. I żebyście nie mówili, że zmyślam, że to wyciągnąłem z dupy, to wam pokażę ten post na LinkedInie. Bo będzie o szczodrości. Wiadomość z ostatniej chwili. CEO InPost, Rafał Brzoska, zaproponował, by pan Wardan otrzymał premię 1PLN za każdy like pod tym postem. Osobiście wolałabym wyświetlenia, ale lepsze to niż komentarze. Sharing is caring. Wiecie,
Gdyby to były lajki na Facebooku, to można by ich zebrać 20 tysięcy, 100 tysięcy, a dużo tysięcy, nie? Dużo tysięcy można by zebrać. Niestety tak to jest, że to jest LinkedIn. Taki serwis, gdzie jest no mniej, no i jak dezorganizator ładnie mówi, że jak LinkedIna odpalasz, to musisz garniak założyć. No i na tym serwisie i tak jakimś cudem jest już 15, a parę godzin temu było 8 tysięcy. Bo kurwa, igrzyska śmierci polegają na tym, że ten koleś dostanie nagrodę w zależności od tego, ile ludzi na profesjonalnym garniakowym serwisie da mu lejeczka. Ile pozytywnego, jak myślicie, ile jest wart pozytywny PR, który wynika z tego posta na socjalach? Bo wiecie, to nie jest tak, że ja dotarłem do tego, bo akurat siedziałem na LinkedInie i mi się nudziło. A, ależ proszę, jeszcze jak? A, to nie jest tak, że ja siedziałem na LinkedInie i mi się nudziło. Ja to w gazecie zobaczyłem. Dobry pan Rafał Brzoska da pieniążka. Dobry pan. Tylko pozabijajcie się, plepsy, najpierw, żeby ten pan dostał pieniążka. Ale LinkedIn to nie taki portal randkowy, tylko dla szukających pracy? Trochę tak. Jeżeli chcecie, to jakby ja wam dam link do tej, jakby do tego posta. Pani Joanna Wojdyło. Content strategist with SEO and analytical skills PR officer who migrated to conversion marketing. No, też z pewnością jest ubogą osobą. Ale no, to ten link powinien działać. Jakby ktoś chciał zostawić lajeczka w ramach Igrzysk Śmierci, to możecie. Jesteście warci złotówkę dla pana Wardana. I warte złotówkę. Więc you know. To jest kurwa żenujące. Czy pan Rafał da mu też umowę o pracę? Bo wszyscy kurierzy InPostu pracują na B2B. Może to by był dobry prezent na święta od pana Rafała. Bo wiecie, pan Rafał Brzoska jest wart 5 miliardów złotych. Pan Rafał Brzoska ma majątek wart 5 miliardów złotych. Pan Rafał Brzoska da 15 tysięcy złotych za lajeczki. Nie za nagrodę, którą jakby sam się jakby zmotywował dać. Nie powiedział, damy temu człowiekowi X albo Y. A, przepraszam, zapomniałem jeszcze jednej rzeczy. Pan Rafał Brzoska dał też jakby ograniczenie czasowe na te lajeczki. Musicie się śpieszyć, plepsy, żeby pan Wardan mógł zarobić pieniądze. Bo wiecie, inaczej byłoby nieuczciwie.
Jak on to napisał? Spróbuję znaleźć jego posta. I wiecie, oczywiście w komentarzach jest. Nieczęsto się zdarza, że CEO potrafi docenić prostych pracowników, a właśnie to prości pracownicy tworzą na co dzień wizerunek firmy. Pozdrowienia dla CEO i wszystkich pracowników InPost. Niestety kurierzy nie są pracownikami InPost dziwnym trafem. Kurierzy nie są, więc CEO nie docenił pracownika firmy, tylko docenił niezależnego biznesmena. Więc nie macie co pozdrawiać pracowników firmy InPost. Panie Rafał, gratulacje pomysłu, świetna inicjatywa, wspaniała inicjatywa. Cudowna akcja, zachowanie obu panów zdecydowanie przypomina, że liczy się człowiek, a firmę niezmiennie tworzą ludzie. No na B2B jest super, jak się zarabia minimalną krajową. Jest doskonale, świetnie się pracuje. Szczególnie jak się na przykład złamie nogę, albo jak się samochód zepsuje i trzeba wyłożyć, nie wiem, 3 koła. Świetnie jest wtedy na B2B. Kurczę, muszę. Gdzie jest ten post? Gdzie jest ten post, gdzie on mówił, że jeszcze o ograniczeniu czasowym? Pamiętajcie, że jakby ci bohaterowie, kurierzy, oni jakby funkcjonują na przykład pod takimi gwarancjami dostawy prezentu przed świętami. Nie? To jest ta rzecz, która się dzieje. Dobrze, pomagajmy. Proletariat musi sobie pomagać, nie? Wiecie... To jest dla mnie kosmos, nie? Jezus Maria, naprawdę. Wiecie. Jeżeli ktoś mi kupuje prezent i ten prezent się spóźni na święta, to mam to w dupie. Szczerze. Jakby... Ja wiem, że mówię teraz trochę w powietrze, ale jeżeli prezent, który ktoś, nie wiem, z rodziny czy znajomych kupiłby mi, miałby się spóźnić, kosztem tego, że kurier będzie mógł jechać przez 5 minut wolniej, to wolę, żeby się spóźnił. Ja... Nie wkurwia, że muszę korzystać z InPostu, nie? Że cały system jest zorganizowany w ten sposób, że no, jeżeli chcę coś zamówić, no to tak naprawdę zamawiam do InPostu. Mogę do ruchu zamówić, jeżeli mam akurat gdzieś ruch, nie? No ale to jest jakby... jakby pierdoła, nie? Natomiast jak nie ma prezentu, to barszcz skwaśnieje. Tak. Trochę tak działa, nie? No ale to jakby jeden pies, nie? No jakby, słuchajcie, no przecież to kurwa nie ma znaczenia, no. Ja tam z chęcią wrócił na etat, ale moim zawodzie... nie widzę cię na Steam. Lol. Dziękuję, Sylwanelka. Był to najdziwniejszy komentarz. Ale spoko. Ja tam z chęcią... Ja to, że firmy proponują B2B, jakby... I spróbowałbym na waszym miejscu walczyć, nie? Żeby to nie było B2B, żeby to był etat.
Ja niestety czuję się super winny, bo mój Secret Satan wyjdzie dopiero jutro. Przepraszam, ale po prostu się nie wyrobiłem, więc możecie na mnie krzyczeć za to. No ale tego. Będzie barsz w Sylwestra? LA Trist, najważniejsi są ludzie, a nie jedzonka. Nawet najlepsze jedzonka. Powiem, że nawet senior Lucas nie jest taki ważny, no. Ja masz opcję albo B2B za 20, albo za 12. Okej, okay, Maciaty, jeżeli to jest twój wybór i postanawiasz pokazać mi swojego wspaniałego penisa, mówiąc, sorry, ja się nie będę dokładał, ponieważ mnie się należy te dodatkowe 8 tysięcy złotych, gdzie aż takiej różnicy to bym się zdziwił, żeby była, no to wiesz, jakby ja mogę recyprokować ten stosunek, nie? W sensie, jeżeli nie masz narzuconego, a wybierasz to, żeby robić wały na podatkach, bo to B2B to jest, to są wały na podatkach, no to znaczy, że się nie, no nie lubimy, nie? W sensie, no nie szanujesz mnie, więc dlaczego mam szanować ciebie, nie? To jest trochę taka zabawa. Ludzie i jedzonka tworzą wyśmienite połączenie. Czasem ludzie nawet są jedzonka. Nieważne. LA Trist. Inne sposoby, jakie masz na kontakty z ludźmi, też są dobre. W sensie... I appreciate you. Ale kwestia nadużyć B2B powinno się przede wszystkim rozwiązać od strony prawnej? Oczywiście, że tak. Tylko, wiesz, jakby dysurbanizator, pamiętajmy o tym, że B2B to jest prezencik od właśnie Tusia, nie? I że to jest, jakby tak, że to właśnie Donek nam to sprezentował i ja dlatego nie wierzę, że Donek to naprawi, jak przyjdzie, nie? Ale jak widzę, Lewica też może tego nie naprawić, ponieważ zrozumienie lewicowych postulatów rynkowych jest na poziomie dwulatka. Natomiast no... Nie możemy się też za bardzo zasłaniać tym, że chciwość jest w naszej naturze. No bo kurwa, come on, no... Wszystko da się wytłumaczyć, że coś jest w naszej naturze. Nie jest. Jesteśmy wyuczeni tego, być może, ale to nie jest nasza natura. I... I wiem, że jednej osobie udało mi się sprzedać, że właśnie dokładnie to co mówię, że i byłem strasznie, strasznie dumny z tej osoby, szczerze mówiąc, kiedy, że słuchaj, nie przechodź na B2B, bo oszukujesz na podatkach. Bo jakby to jest przeciwwspólnotowe. I było mi strasznie miło usłyszeć, że ta osoba przemyślała sprawę i powiedziała, nie robię tego, nie? Jakby chyba można było, ale warunki tego były znacząco inne. I tak samo zresztą jak z umowami śmieciowymi, że jakby to rząd Tuska doprowadził do sytuacji, w której wszystko da się wpisać na umowę o dzieło. I no to jest straszne, nie? Nie wyobrażasz sobie być na etacie? Trochę smycz? No ale to pytanie brzmi w jakim zawodzie, nie? Dobrej nocy, Willi. Są dwie grupy. Jedna chce zrobić więcej i ma w dupie u Bokasa, a druga grupa to są zainteresowane B2B jak kierowcy tego impostu, bo muszą, inaczej nie pracują wcale. No, zgadza się. Ci pierwsi mają wybór i będą bronić jeszcze tego. To jest ważna część tego wszystkiego, że jakby ci ludzie, którzy są strasznymi beneficjentami B2B, będą bronić zawsze tego B2B. Przy
czym, no niestety, to trochę jest tak, że koniec końców każdy z tych osób to może niesamowicie eksplodować w twarz, nie? W Polskim Ładzie chyba na tyle znacząco się zmienia sytuacja osób, które mają etaty firmy, które tworzy jakieś dzieła plus zlecenia, że sporo osób chce iść na B2B, rezygnując z etatu, a ja już nie wiem, ja już nie ogarniam troszeczkę wersji Polskiego Ładu, bo pamiętam, że pierwsza wersja Polskiego Ładu traktowała bardzo pernoga, znaczy właśnie była troszeczkę atakiem na B2B. A tak samo jest z korporacjami, z branża księgowa się nazywa się optymalizacja podatkowa? Oczywiście, że tak. Dlatego ja na takie firmy jak PWC troszeczkę pluję, nie? Bo PricewaterCooper, który sporo legislacji w Polsce pisze, jest jedną z firm, które właśnie pomagają ludziom przycinać, nie? Wychodzi na to, że będą podwójnie oskładkowani. Nie do końca nadążam. PWC, PricewaterCooper. To jest zabawne, mi nie chcieli dać 8000 brutto na etat, jak odszedłem, to wzięli za 30 koła na B2B. W państwowej instytucji, kurwa. Jak mam rozwiązać te kwestie w prywatnych firmach, jak państwo, to jest jeden z największych problemów, jakie mamy w tym momencie gospodarczo, nie? Że spółki Skarbu Państwa nie krygują się zupełnie z tym, że robią dokładnie takie samo gówno jak spółki prywatne. Przecież w ubiegłym roku, w trakcie pandemii, LOT dostał właśnie pod koniec roku w ramach jakiejś tam tarczy pandemicznej, dostał olbrzymi zastrzyk gotówki. Po czym co zrobił LOT? Odwrócił się i wypchnął swoich pilotów i stewardesy na B2B, żeby rozjebać związki zawodowe. No jeżeli my nie chcemy nawet spółek Skarbu Państwa ogarnąć, to... Natomiast ludzie troszeczkę żyją w takim radosnym, w takiej euforii pod tytułem mam więcej pieniędzy teraz, ponieważ jesteśmy w ogóle jako gatunek bardzo słabi w patrzeniu do przodu, bardzo słabi w... przewidywaniu tego, co nas czeka za 5 minut, za 10 minut, tak? Za 3 lata. W związku z czym jakby lądują w takiej sytuacji, że kiedy na przykład okaże się, że ktoś w firmie się na nas obraził i nas wypierdala z tego B2B, na B2B może to zrobić tak, nie? Na etacie istnieją ochronki. Bo jest jeszcze jedna ważna rzecz. Z B2B można rozwiązać kontrakt i koniec, a na UOP masz kodeks pracy i związki zawodowe. No, związków zawodowych to akurat mamy dość mało i jakby ja bardzo mocno agituję, żeby te związki zawodowe zakładać, natomiast no, różnie to wychodzi. A śmieszna sprawa, siostra Wicomu miała spotkanie z jakimś ziomkiem ze skarbówki o zagrożeniach w hazardzie. Typ ich straszył hazardy i mówi, że lepiej mądrze inwestować i jako przykład mówi, że on inwestuje w krypto i bitcoin. Typ jest ze skarbówki. Jesus fucking Christ. To pod materiałem od NFT, o NFT na YouTubach miałem geniusza, który powiedział, że ja nie rozumiem NFT, bo przecież blockchain to jest jakby rozwiązanie problemu, że jest dziki zachód i można ci doliczać do twojego kredytu w nieograniczony sposób pieniądze i blockchain rozwiązuje ten problem.
Ale ja rozumiem, jak działa Bitcoin. Ja rozumiem, jak działa blockchain. Ja rozumiem te pierdolety o dopisywaniu przez barmana na dziko do twojej kreski, ale... Kryptowaluty nie są nawet walutami. Nie spełniają podstawowych warunków bycia walutą. W Państwowej Instytucji Kultury, w której pracowałem, zatrudnionych na etacie było może 70 osób. Były dwa związki zawodowe, a w pewnym momencie próbowałem założyć trzeci, ale nie było dość zainteresowanych i nie zrzesz... Ale po chuj za... Wiesz, z tym szybko się wzbogacić, to jest to dokładnie samo co z ruletką, nie? Jakby pytanie, ilu historii o ludziach, którzy tracą, nie znamy, nie? Ilu historii o tym, o ludziach, którzy kończą na lodzie, nie znamy. Bo jakby bardzo fajnie słuchać tych narracji o tych właśnie milionerach, którzy się kurwa dorobili, nie wiadomo ile. Ale jest też druga strona tej monety, nie? Każdy chce się zrzeszać, ale tak osobno. No. No wiadomo, jakby... Najważniejsze to mieć rację, a nie działać w tego. A nie działać w kierunku dobra. Nie chcę sobie kupić jakąś krypto, nie chcę inwestycji, tylko chcę zapoznania się i bycia na czasie, osłonię wiedzę na temat czegoś, co zwyczajnie jest i będzie więcej, aby nie być zagubionym w temacie. Ale spoko, generalnie to działa tylko do prądu, nie? Do zobaczenia, Ada. Spider-Man, baza. Związki zawodowe są do zniesienia, za mocne są? Tak, związki są najpotężniejsze. Są totalnie najpotężniejsze. A... Wiecie, że państwem roku zostały Włochy, zagranicie się z premierem i akcję szczepień? To ciekawe.